Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji projektora marki Wambo. Tym razem jest to najnowszy DaVinci 1 Pro. Zaczynamy oczywiście od zawartości zestawu, a w pudełku znajdziemy projektor, pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający w formie takiej ósemki, no i oczywiście też instrukcja obsługi. Sam projektor, jak widać, w wersji srebrnej. No i teraz może go nieco lepiej sobie zobaczmy. Na froncie oczywiście obiektyw. Następnie mamy kamerę, która pozwala nam na automatyczne ustawianie kątów, ostrości, rozmiaru itd. Maskownica na froncie jest materiałowa. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo przyjemny materiał w użyciu. Poniżej mamy tutaj również wstawki w kolorze srebrnym, szczotkowane aluminium. Od góry gładka powierzchnia, po bokach zobaczcie dużo otworów wentylacyjnych, zarówno tutaj z tej lewej, jak też prawej strony projektora. Z tyłu mamy oczywiście złącza i jeżeli chodzi o te złącza, to dwa złącza USB, wyjście HDMI oraz złącze słuchawkowe. Jest jeden przycisk mechaniczny power, który znajduje się na tej tylnej części projektora. No i wejście zasilania na tą właśnie ósemkę, o której Wam już wspominałem. Od spodu, zobaczcie, od spodu mamy tutaj gumowe nóżki oraz mamy podwyższenie pozwalające nam ustawić nieco wyżej ten projektor. Jak widzicie, nie mamy tutaj na środku śruby, która by nam pozwalała zamontować ten projektor na stojaku. Natomiast podobnie jak w przypadku projektora Mozart 1, którego Wam pokazywałem ostatnio, mamy możliwość również w przypadku tego projektora zamontowania go do sufitu i w tym celu musimy odkleić sobie te stopki. Ja może Wam tutaj pokażę na takiej jednej stopce, jak to wygląda. I zobaczcie, po odklejeniu stopki w każdym rogu projektora mamy śruby do przykręcenia tego projektora do jakiegoś tutaj uchwytu sufitowego. Tak więc bez problemu możecie sobie ten projektor zarówno postawić, jak też zawiesić pod sufitem. O parametrach technicznych specyfikacji sobie zaraz powiemy. Zobaczmy sobie teraz jeszcze tego pilota zdalnego sterowania. Pilot mały w czarnym kolorze, podstawowe funkcje do obsługi systemu Android. I jak widzicie, jest to pilot Bluetooth z wyszukiwaniem głosowym, czyli obsługą asystenta Google, z tego co tutaj przynajmniej widzę. I dodatkowo mamy też przyciski funkcyjne do szybkiego uruchomienia aplikacji YouTube, Prime Video, Netflix i też Disney Plus. Więc zakładamy, że te aplikacje oczywiście będą nam działały. Na pokładzie mamy Androida wersji 11, natomiast nie ma na stronie informacji, czy jest to klasyczny Android, czy też Android TV. I to sobie oczywiście sprawdzimy w dalszej części naszej recenzji. I jeszcze jedna informacja z tej instrukcji obsługi. Chciałbym, żebyście sobie tutaj dokładnie z nią się zapoznali, a mianowicie odległości projektora od ekranu i proporcje wyświetlanego obrazu, bo o to bardzo często pytacie w przypadku recenzji. I jak widzicie, odległość od 1,2 metra do 4,9 i proporcje obrazu. Przy tej odległości 1,2 metra jest to 40 cali, przy odległości 4,9 180 cali. Natomiast w przypadku ekranu na przykład 120 cali, potrzebujemy odległość projektora 3,3 metra. Ok, no to teraz sobie szybko zobaczmy specyfikację techniczną, no i przechodzimy już do uruchomienia tego projektora i zapoznanie się z jego funkcjami oraz działaniem. Jesteśmy teraz na stronie sklepu geekbuying.com, z którego sprowadziłem ten projektor do recenzji. No i teraz zobaczcie, cena tego projektora to jest 1314 zł. Natomiast mam dla Was kod rabatowy, który tą cenę obniży jeszcze o 200 zł, tak więc no, cena bardzo, bardzo atrakcyjna. Tym bardziej, że mamy tutaj darmową dostawę, no i projektor dostępny jest w magazynach w Polsce. Teraz, jeżeli chodzi o takie najważniejsze cechy tego projektora, to tutaj może zobaczmy na tym slajdzie, który nam producent przygotował. Na pokładzie Android wersji 11, natomiast prawdopodobnie nie jest to Android TV, tylko zwykły Android. Natomiast mamy tutaj poziom zabezpieczeń WideVIN L1, czyli będziemy mogli oglądać materiały z aplikacji VOD w wysokich rozdzielczościach. I jak widzicie, na pokładzie jest też zainstalowana już
oficjalna aplikacja Netflixa, więc z tym serwisem nie powinno być na tym projektorze żadnych problemów. Projektor oczywiście wyposażony w rozdzielczość natywną 1080p, natomiast mamy wsparcie dla 4K, więc jeżeli macie jakieś materiały 4K, to również będziecie mogli na tym projektorze sobie je odtwarzać, natomiast będą one wyświetlane w rozdzielczości Full HD. Oczywiście projektor wyposażony w automatyczny fokus, korekcję kątów, zmniejszanie ekranu, autozoom i tak dalej. Na pokładzie Wi-Fi w paśmie 2,4 i 5 GHz jest też łączność Bluetooth, więc na przykład jakieś głośniki zewnętrzne po Bluetooth możecie też sobie podłączyć. Wyjście HDMI, USB, AUX, to już widzieliśmy. Optyka Pixel Pro 5.0. Jest to ta sama optyka co w nieco wyższym modelu Mozart 1 Pro. Tak więc myślę, że tutaj duży plus. Natomiast jasność 600 ansi lumenów. Tutaj oczywiście mogło być nieco lepiej, ponieważ Mozart 1 ma na przykład 900 lumenów, a Vambo X5 1100. Natomiast jest to taka wartość, która przy zaciemnionym pomieszczeniu powinna w zupełności nam wystarczyć. Jest też obsługa asystenta Google, tak jak tutaj widzicie. No i teraz może przejdźmy sobie na koniec do takiej pełnej specyfikacji technicznej. No i zobaczmy. Tutaj jeżeli chodzi o jakieś parametry, które jeszcze nie widzieliśmy, to współczynnik kontrastu 2500:1. Następnie mamy współczynnik projekcji 1,33:1. Projekcja może być 4x3 lub też 16x9. Automatyczne powiększenie. No i mamy tutaj te odległości od ekranu 1,2 do 5 metrów. Projekcja przód, sufit, tył, sufit, więc tutaj wszystkie opcje wchodzą w grę. Żywotność lampy 20 tysięcy godzin. Na pokładzie, teraz jak widzicie, jest to znowu Google TV. Według tej specyfikacji obsługa Androida 11. 2 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci wbudowanej, Wi-Fi dwuzakresowe, to już widzieliśmy, Bluetooth w standardzie 5.0. No i tak naprawdę to są wszystkie informacje. Tutaj może jeszcze waga produktu 2,8 kg i jego wymiary 22,2 x 19,6 x 17,5 cm. Projektor mam już podłączony i tutaj pierwsza świetna wiadomość. Jak widzicie, projektor pracuje pod kontrolą systemu Google TV, systemu opartego na Androidzie TV wersji 11. System Google TV od Androida TV różni się tutaj kilkoma drobnymi szczegółami, ale oba są to systemy w pełni certyfikowane przez Google, tak więc mamy tutaj pewność, że wszystkie aplikacje pod system Android TV będą nam na tym projektorze działały. Będziemy mieli pełne wsparcie, będziemy mieli też pełne aktualizacje i nie będziemy mieć takich problemów, jak na przykład występują przy projektorach opartych jedynie o system Android, gdzie często zdarza się, że niektóre aplikacje VOD, takie jak na przykład Netflix, przestają działać i musimy czekać na poprawkę producenta projektora, żeby dopiero taka aplikacja działała. Przy tym systemie takiego problemu nie ma. Jest to pełnoprawny, jeszcze raz powtarzam, certyfikowany system Google. Ok, jeżeli chodzi o tutaj sam system, to tutaj nie będę Wam tego jakoś szczegółowo omawiał, ponieważ tutaj prosiliście, że bardziej skupić się na samych ustawieniach projektora niż na aplikacjach, które tak naprawdę wszyscy znamy. Natomiast tylko tak pokrótce, zobaczcie, oczywiście na tym pierwszym ekranie mamy propozycje z aplikacji VOD, aplikacje, które mam zainstalowane teraz w tym projektorze. Jest aplikacja Netflix, oczywiście YouTube, Prime Video, doinstalowałem sobie playera, bo o to często pytacie, czy działa, czy da się zainstalować. Tak, jak widzicie, da się, działa ta aplikacja. Mamy też Canal Plus, HBO Max, Disney Plus, aplikacje VOD od TVP i tak dalej. Możemy zainstalować też aplikacje, jak widzicie, Kodi. Tak więc dowolną aplikację ze sklepu Google Play możecie zainstalować. Górna belka. Druga zakładka, typowo aplikacje i to jest nasz sklep Google Play. On właśnie w systemie Google TV wygląda nieco inaczej, ponieważ nie nazywa się sklep Play, ale mamy dostęp do wszystkich aplikacji właśnie w tej zakładce. Jest też wyszukiwarka aplikacji, więc jeżeli potrzebujemy coś wyszukać, to też nie ma z tym najmniejszego problemu. Aplikacje oczywiście tutaj podzielone na kategorie, rozrywka, muzyka, więc wchodząc w daną kategorię, mamy od razu aplikacje właśnie z takiej kategorii, więc tutaj możemy sobie wybierać aplikacje, przeglądać je, pobierać, instalować na naszym projektorze. Tak więc jak widzicie,
pełnoprawny sklep z wszystkimi aplikacjami pod system Android TV. Są też oczywiście proste gry wideo, więc jeżeli byście chcieli takie gry sobie też instalować na tym projektorze, to jest też taka możliwość. Ale oczywiście nie o aplikacjach mieliśmy sobie powiedzieć, tylko o samym tutaj projektorze. Zacznijmy może od tej ustawień, to jest ta ostatnia zakładka. I teraz zobaczcie, tutaj oczywiście tak jak w każdym systemie Android TV, ustawienia takie podstawowe odnośnie samego systemu. Jest też tutaj zarządzanie HDMI C. Jeżeli byście chcieli na przykład jakimś dekoderem, jakimś innym urządzeniem podłączonym do projektora przez przewód HDMI C zarządzać, to takie możliwości tutaj się znalazły. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, zaawansowane ustawienia, możemy korzystać z trybu gry. To nam oczywiście poprawia dynamikę w grach, możemy ten tryb też wyłączyć. Natomiast jeżeli chodzi o zakres dynamicznych kolorów, to jest to tryb SDR. Natomiast jak widzicie, tryb Dolby Vision i HDR nie są obsługiwane w żadnym z tych trybów. Format kolorów, tutaj możemy oczywiście sobie ustawiać te formaty, korzystać z tych wszystkich ustawień do RGB 12 bit włącznie. Następnie rozdzielczości, oczywiście maksymalnie 1080p przy 60 Hz. Ustawienia dźwięku, format dźwięku przestrzennego, tryb automatyczny, mamy tutaj też pass-through i nigdy nie używaj suranty dźwięku, więc takie opcje są do wyboru. Więcej ustawień odnośnie obrazu i dźwięku zaraz Wam pokażę, natomiast teraz tak na szybko sobie jeszcze zobaczmy takie informacje jak system, czyli informacje o systemie. I teraz jak widzicie, przejdźmy sobie tutaj niżej, mamy ten Android TV w wersji 11, zabezpieczenia są z 5 stycznia 2024, więc całkiem świeże. No i zejdźmy tutaj jeszcze niżej, mamy tą certyfikację dla Netflixa, tak więc wszystko się zgadza, mamy wszystko to, czego potrzebujemy do komfortowego oglądania materiałów z wszystkich źródeł. Tyle może tutaj, jeżeli chodzi o te ustawienia systemu, tutaj nic więcej nie znajdziemy. Natomiast teraz przejdźmy sobie jeszcze na chwilę do AIDA64, zobaczmy sobie parametry techniczne tego projektora. I jak widzicie, marka Skyward, mamy tutaj informację o płycie głównej, o procesorze, jest to procesor, jak widzicie, AM Logic. Mamy 2 GB pamięci RAM na pokładzie, no i tutaj 4 GB pamięci wewnętrznej. Wolna pamięć w tym momencie RAM to jest 640 MB, a pamięć wewnętrzna 2915. Sam procesor jest to procesor czterordzeniowy, rdzenie Cortex A35, taktowany zegarem 2004 MHz. I wspierany jest grafiką Mali G31. Teraz zobaczmy jeszcze do DRM Info, żeby potwierdzić te informacje, które Wam pokazywałem, specyfikacje odnośnie poziomu WideVin, vendor Google i poziom zabezpieczeń L1. Czyli mamy pewność, że wszystko się zgadza, że te materiały w wysokich rozdzielczościach z aplikacji VOD będą nam działały. To teraz przejdźmy do tych ustawień, o których Wam wspominałem. Po pierwsze, tak jak wiecie, sam projektor ustawia nam ostrość, kąty, trapez i tak dalej. Więc teraz spróbujemy sobie poruszyć projektorem i zobaczcie, co się stanie. Automatycznie rozpoczyna się proces kalibracji obrazu. Czyli ustawia się ostrość, ustawiają się kąty, wszystko tak, żebyśmy nic tak naprawdę nie musieli więcej robić. Zobaczcie, obraz jest teraz idealnie wyprostowany, pomimo że projektor nie stoi centralnie na wprost ekranu, to jak widzicie, mamy idealny prostokąt. Jeżeli chodzi o ostrość, to zauważcie, że w lewym górnym rogu mamy nieco słabszą ostrość. Oczywiście możemy ręcznie za pomocą pilota nieco sobie podregulować tą ostrość. Zobaczcie, ona teraz nam się tutaj ustawiła idealnie. No i teraz jak widzę, praktycznie mamy bardzo dobrą ostrość w każdym z rogów, więc to też na pewno plus po stronie projektora DaVinci. W samym systemie, jak widzieliście, nie mamy możliwości jakichś ustawień korekcji obrazu. Do tego służy przycisk na pilocie. Jest to przycisk ustawień. Tutaj nie wiem, czy mnie widać na górze pilota w tym miejscu. Klikając go, przechodzimy sobie do takiego dodatkowego menu, w którym znajdziemy ustawienia obrazu. I teraz zobaczcie, oczywiście tu możemy korzystać z tego automatycznego ustawienia fokusu. Klikając tą opcję, ten fokus nam się automatycznie tutaj próbuje ustawić i dopasować do jak najlepszych parametrów. Następnie auto keystone, mamy też możliwość ręcznego ustawienia trapezu.
I zobaczcie, oczywiście możemy sobie tutaj każdy z tych kątów, zobaczcie, pochylić. Przechodzimy do kolejnego, ustawić sobie w dowolnej pozycji. Tak więc jeżeli te ustawienia z automatu Wam nie odpowiadają, to wszystko oczywiście będziecie mogli sobie też ustawić ręcznie. Oprócz ustawienia ręcznego trapezu mamy tutaj też automatyczne wyrównanie ekranu. Mamy też opcję automatycznego unikania przeszkód. Jeżeli jakaś byśmy na ekranie mieli gdzieś w roku jakąś przeszkodę, na przykład jakieś gniazdko elektryczne by się znajdowało, to automatycznie projektor to wykryje i przesunie obraz w taki sposób, żeby ominąć ten element. Tutaj akurat takiego elementu nie mamy, więc nie ma problemu. Kolejna rzecz, mamy możliwość regulacji skali, czyli zauważcie, możemy sobie zmniejszyć obraz. Jeżeli macie umieszczony projektor w jakiejś odległości od ekranu i obraz będzie na przykład zbyt duży, nie będziecie chcieli tego projektora gdzieś przesuwać do przodu, bo nie macie takiej możliwości, to możecie to zrobić ręcznie za pomocą pilota. W ten sposób możemy sobie ten ekran, jak widzicie, zmniejszyć i też powiększyć. Od 50 do 100% mamy taką regulację i to jest też bardzo przydatna funkcja. I to jest tyle, jeżeli chodzi o same takie ustawienia kąty, trapez, ostrość obrazu. Teraz przechodzimy do zakładki Picture i tutaj mamy regulację koloru, temperatury. Może być zimny, może być ciepły, jak widzicie, standardowy, ale jest też tryb użytkownika, w którym będziemy mogli sobie ręcznie regulować barwy czerwoną, zieloną i niebieską, tak żeby uzyskać efekt, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Mamy też Picture Mode i teraz możemy włączyć na przykład tryb komputerowy lub go wyłączyć. Mamy ustawienia standardowe, mamy ustawienia Vivid, jest też ustawienia Soft oraz ustawienia użytkownika, gdzie możemy ręcznie znowu regulować sobie jasność, kontrast, saturację. Tak więc jak widzicie, tych ustawień, możliwości konfiguracji obrazu w tym projektorze jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście oprócz obrazu również zależy nam na dźwięku. Możemy tutaj skorzystać z tego trybu standardowego, ale jest też tryb wiadomości, muzyki, filmów, sporty i też tryb użytkownika, w którym również będziemy ręcznie mogli, jak widzicie, sobie tutaj regulować te wszystkie ustawienia, tak żeby ten dźwięk również dopasować do naszych preferencji, żeby był jak najlepszy. Zakładka język i tutaj możemy oczywiście sobie wybrać język polski, bo tutaj sobie tego wcześniej nie ustaliliśmy. No i zobaczcie, po wyboru języka polskiego to menu ustawień nam się oczywiście zmieni na język polski. Natomiast wchodząc na przykład do korekcji obrazu, zobaczcie, że na przykład automatycznie Keystone został przetłumaczony jako automatyczny klawisz, tak więc nie do końca to tłumaczenie by się zgadzało, ale myślę, że rzeczywiście może będzie nieco łatwiej, jeżeli chodzi o zarządzanie tym menu. Ustawienia zaawansowane, tutaj zostawimy już po polsku, metoda projekcji, czyli przód, tył, projekcja sufitowa, przednia, tylnia, ustawianie automatycznej ostrości, tego autofokusa, automatyczny keystone, automatyczne przesuwanie keystone, to wszystko możecie włączyć, wyłączyć w tych ustawieniach, więc jeżeli nie chcecie, żeby projektor sam któreś te opcje dopasowywał z automatu, chcecie to robić ręcznie, macie taką możliwość. Możecie każdą tą opcję automatyczną sobie włączyć lub też wyłączyć. I też to automatyczne unikanie obiektów. Możemy też to włączyć na stałe lub też na przykład tak teraz domyślnie jest ta opcja wyłączona. W tej zakładce znajdziemy jeszcze aktualizację systemu. Jeżeli byłby jakiś nowy soft przez producenta udostępniony, możemy go tutaj z pozycji USB sobie wgrać. Jest też reset do ustawień fabrycznych. Oprócz tego menu, które widzieliście właśnie pod tym przyciskiem na pilocie, mamy też takie drugie szybkie menu z ustawieniami. Ono znajduje się, zobaczcie, w tym miejscu, czyli tutaj pod tym kółkiem. Tryb standardowy, żywy, miękki, użytkownika, temperatury, kolorów, tryb dźwięku. To są takie opcje najbardziej popularne, które zostały wyciągnięte w formie takiego uproszczonego menu po lewej stronie. Wspominam o tym, ponieważ może to będzie dla Was wygodniejsze, jeżeli chodzi o obsługę tego projektora. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ustawienia projektora. Posłuchajcie teraz, jak działa wentylator w tym projektorze. Nie wiem, czy to będzie słychać na kamerze. Ja teraz na chwilę nie będę nic mówił i posłuchajcie, jak ten wentylator działa. Nie wiem, czy to było słychać na filmie. Projektor nie jest jakoś wyjątkowo głośny, natomiast oczywiście słyszymy te wiatraki wentylatora, więc
dobrze by było, żeby ten projektor nie znajdował się gdzieś bardzo blisko naszych uszu. Ok, tyle odnośnie tych funkcji. Teraz może zobaczmy sobie, jak ten projektor wyświetla obraz. No i zobaczmy najpierw oczywiście, jakie możliwości mamy odnośnie jakości obrazu. I teraz zobaczcie, mamy tutaj możliwość wyboru rozdzielczości 4K. Oczywiście projektor jest projektorem Full HD, więc ten obraz zostanie przeskalowany do Full HD. Natomiast będzie on zdecydowanie lepszy, bardziej szczegółowy, niż gdybyśmy wybrali rozdzielczość 1080p domyślnie. Tak więc to jest na pewno na plus. I zobaczmy sobie statystyki dla nerdów. I teraz jak widzicie, mamy tutaj 4K przy 24 klatkach na sekundę. Natomiast sam wyświetlany obraz jest Full HD 1920x1080. No i co ważne, jak widzicie, mamy pełną obsługę kodeka AV1, czyli projektor jest już do tego w pełni przystosowany i będziemy z tego mogli w pełni korzystać. Wyłączmy na chwilę statystyki dla nerdów i chciałbym, żebyście sobie jeszcze posłuchali jakości dźwięku, jaki ten projektor oferuje. Może nie jest ten dźwięk aż tak głęboki jak w przypadku projektora Vambo Mozart 1 Pro, ale jak słyszeliście, ta głośność maksymalna całkiem niezła, dźwięk jest czysty, wyraźny, tak więc myślę, że do oglądania filmu, materiału, wideo z YouTube jak najbardziej ok. Natomiast do takiego w pełni komfortowego oglądania filmów, jak zwykle w przypadku projektorów, polecam Wam podłączenie jakiegoś zewnętrznego zestawu audio, czy to po Bluetooth, czy też po złączu tutaj słuchawkowym i wówczas możemy już poczuć się jak w prawdziwym kinie. I jeszcze zobaczcie sobie to jakieś przykładowe wideo, żeby zobaczyć jakość obrazu, jakość dźwięku i pokażę Wam w międzyczasie, jak wygląda obraz przy zapalonym świetle tylnym, tak więc żebyście mogli porównać sobie możliwości tego sprzętu. Ok, jeżeli chodzi o jakość obrazu, to tak jak widzieliście, w przypadku zaciemnionego pomieszczenia ten obraz jest bardzo dobrej jakości, natomiast przy zapalonym świetle, no oczywiście mocno on tutaj traci. I tutaj widać już tą różnicę pomiędzy projektorem Mozart 1 Pro, gdzie mamy 900 ansi lumenów, a właśnie projektorem DaVinci, gdzie tych lumenów mamy tylko 600. I teraz zobaczcie sobie jeszcze działanie aplikacji Netlist, bo to bardzo często pytacie. Jak widzicie, aplikacja nam się bez problemu uruchomiła i możemy nią w prosty sposób oczywiście zarządzać, uruchamiać sobie materiały, oglądać. Tak więc jak widzicie, nie ma najmniejszych problemów z działaniem tej aplikacji. Podobnie jest z aplikacjami Player, HBO Max, Disney Plus i wieloma innymi. I jeszcze jedno pytanie, które często się przewija, to czy można zainstalować przeglądarkę internetową? Można, ja sobie zainstalowałem przeglądarkę tutaj Browser. Jest to przeglądarka pod system Android TV. I jak widzicie, tak ona wygląda. Mamy tutaj pełne wyszukiwanie. Możemy sobie wyszukiwać strony. Następnie sobie oczywiście tutaj je przeglądać akurat w tej przeglądarce w takiej formie. Natomiast są też inne przeglądarki pod Android TV, więc możecie sobie tutaj nieco poeksperymentować.
Ponieważ na pokładzie mamy oczywiście Android TV, to możemy korzystać z Chromecasta, czyli na przykład sobie przesyłać materiały z telefonu. Zobaczmy sobie tutaj, czy będzie nam to działało. Ja sobie teraz połączyłem telefon, wysyłam sobie teraz materiał z telefonu i jak widzicie, bez problemu działa. Mogę taki materiał z telefonu sobie zatrzymać, wznowić odtwarzanie, zarządzać, przewijać. Tak więc jak widzicie, Chromecast w pełni tutaj działa na tym projektorze. No i może jeszcze tak na koniec już sam wyszukiwanie głosowe, czyli na przykład asystent Google. Uruchom aplikację YouTube. I zobaczcie, automatycznie aplikacja nam się uruchamia. Wyszukaj filmy 4K. I zobaczcie, wyszukiwanie również działa. Tak więc w pełni możemy tym projektorem zarządzać głosowo z pozycji pilota. Ok, i na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję projektora DaVinci 1 Pro. Jak widzicie, jest to dopiero drugi projektor z serii Vambo, który tak naprawdę otrzymał w pełni certyfikowany system Google. Na pokładzie mamy Google TV oparty na Androidzie TV w wersji 11 z pełną certyfikacją, z certyfikacją dla Netflixa, z poziomem zabezpieczeń WideDevin L1, czyli jest to świetna propozycja dla osób, które szukają niedrogiego projektora, który umożliwi wyświetlanie materiałów ze wszystkich serwisów VOD na dużym ekranie. Vambo DaVinci Pro moim zdaniem jest obecnie tańszą alternatywą dla projektora Vambo Mozart 1 Pro, który w segmencie do 2000 wydaje mi się obecnie chyba najlepszym projektorem dostępnym na rynku, więc jeżeli nie chcecie zbyt dużo wydawać, a chcecie mieć porównywalne funkcjonalności co przy projektorze Mozart 1 Pro, no to myślę, że ten projektor Was nie zawiedzie. Oczywiście pod warunkiem, że będziecie z niego korzystali w dobrze zaciemnionych pomieszczeniach, ponieważ mamy tutaj 600 ANSI lumenów, a nie 900 jak w przypadku Mozarta 1 Pro. Pod filmem, tak jak Wam wspominałem, znajdziecie linki do tego projektora, kupon rabatowy i też dodatkowo jeszcze linki do dwóch innych projektorów marki Vambo z kuponami rabatowymi, więc jeżeli byście szukali jakiejś tańszej alternatywy, no to również polecam zaglądnąć pod tym materiałem. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle, ja Wam oczywiście jak zwykle dziękuję za uwagę. Chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, co sądzicie na temat tego projektora, czy podobają Wam się projektory tego producenta i czy mieliście jakieś własne doświadczenia z projektorami tej marki. Oczywiście, jak zwykle, proszę Was też o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!